A teraz teatrzyk biograficzny Bobo ma zaszczyt przedstawić spektakl pod tytułem Kulisy prawdziwej historii Bobo. Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixela, to jest Let's Play Undertale. Znowu się spotykamy w tejże grze. Ze mną jest mały gość, gdyż mam tu kotka za mną. Dobra, jesteśmy w ten village. Dobra, jest ugotowana, więc weźmy tu. A tu jest ten shop. Z najlepszą muzyką w historii gamingu. Dobra. Kupmy to, bo chciałem coś zobaczyć tylko. Sell. Wow, masz ten flaki. Muszę mieć tego ten flaka. Ale muszę zapłacić za college. Ten zawsze chce ten flakes. Tak. Okej, okay, a więc bye. Proszę państwa, tak się robi kasę. Jej. Tyle mi wystarczy. Boi. No to boi. Dobra, czuję coś, jestem pełen determinacją. Okej. Okay. Idę dalej. Odwiedziliśmy to magiczne miejsce. Więc teraz możemy iść tam, gdzie mamy iść. Ale pomyliłem mi się miejsca tam, gdzie można było wejść do tym i wylecz. Nie. Zapomniałem, że nie wolno się ruszać na tych niebieskich. Dawno nie grałem w Undertale'a. No i tak się zrobiło się. Kurde, tak trochę dziwnie mi jest nagrywać. Już w szczególności, że kot jest za mną. Może ona tam robić jakieś magiczne rzeczy. No ja sobie kompletnie z tego nie zdaję sprawy. Flee. Dziękuję bardzo. Ja was mam gdzieś. Tu, nie tu, jej! Dobra. 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 I dotarłem. No i fajnie. Ale co tu teraz będzie? Wow, znowu łażę w wodzie, ale fajnie. Jest ciemno, jak w ciemnicy. Za tobą. A co mnie było za mną? Ups. 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 7 dusz ludzkich. Z mocą 7 dusz ludzkich nasz król. Król Asgardremor. Zostanie bogiem. Z tą mocą Asgard. Będzie. W końcu będzie mógł roztrzaskać barierę. Nareszcie odbierze powierzchnię od ludzi. I odda duszenie i ból, jakiego my doznaliśmy. Rozumiesz, człowieku? To jest twoja jedna szansa na redemption. Więc to jest. Oddaj swoją duszę. Redemption. Rozgrzeszenie? Albo wyrwę ci ją z twojego ciała. Nope! 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 Undyne! Pomogę ci walczyć. Cześć! Udało ci się! Undyne jest wprost na ciebie?
Wprost ciebie? No dobra. Masz... siedziska z przodu. Masz siedzenia z przodu na wprost jej walki. Zaraz. Z kim ona walczy? Ej! Ty nie powiesz o tym moim rodzicom, co nie? No to ja spadam. Ja stąd spadam. O, ciekawe co by się stało, gdybym od razu tu poszedł. O ile by się dało, pewnie by się nie dało. Dobra, nie będę tego tłumaczył. Bo nie chcę mi się nawet tego czytać. Dobra. O, ho, ho, ho. Halo. Dlaczego? To jest dziwne, że akurat te deski są tak... No, o jeden piksel mniej. Cześć! Kotek się rozwalił po prostu. Cześć, wiem, że nie powinienem tutaj być, ale... Chcę cię o coś zapytać. Stary... Nigdy nie musiałem nikogo pytać o co wcześniej. No, jesteś człowiekiem, tak? Haha, stary, wiedziałem! A więc... wiem to teraz, to znaczy... Undyne powiedziała mi... Trzymaj się z daleka od ludzi. Więc, no, to chyba oznacza, że to stwarza z nas wrogów, czy coś. Ale... Trochę mnie to nie obchodzi. Powiedz coś złego, więc mogę cię nienawidzić. Proszę. No! Co? Co? A więc muszę to zrobić? A więc... Teraz albo nigdy. Ja nienawidzę swoje... gusta. Or something. Stary, ja... Jestem takim dupkiem. Nie wiem, co to znaczy turd i po prostu czym innym to zastąpiłem. Ja wrócę do domu. No ty idioto. O, czekaj! Pomocy! Potknąłem się. Stary. Czy ty chcesz skrzywdzić mojego przyjaciela? Musisz przejść przeze mnie wpierw. O. No patrz się, pomoc popłaca. Nawet takiemu wnerwiającemu gościowi. Odeszła. O. Ty naprawdę uratowałeś moją skórę. Sądzę, że bycie wrogami było po prostu miłą myślą. więc musimy być po prostu przyjaciółmi. Stare. Powinienem naprawdę iść do domu. Założę się, że moi rodzice są strasznie zmartwieni o mnie. Dobra, to ty idź, a ja pójdę uciekać przed nią. Do zobaczenia, stary. Okej, okay. Ja zmykam też, w sumie. O, to też takie jedno pikselowe. Czy znowu ktoś się potknie? To było podejrzane. Oho. 7 ludzkich dusz i król Asgore zostanie bogiem. 6.
To jest tyle, ile jak na razie zdołaliśmy zebrać. Rozumiesz? Przez twoją siódmą i ostatnią duszę ten świat zostanie przetransformowany. Najpierw jednakże as it customary for those who make it this far. Jest niezwykle dla... I shall tell you the tragic... Aha, dla tych, co zaszli tak daleko, że mnie zaskoczyłeś, że doszedłeś tak daleko, coś w tym stylu. Powinnam powiedzieć ci o tragicznej historii naszych ludzi. To zaczęło się dawno temu. Nie, wiesz co? Chrzanić to! Czemu miałabym ci mówić tam? A, nie zdążyłem przeczytać. Ty! Stoisz przed drogą na szczęście i nadzieja wszystkich. Historyczne książki Alphys sprawiły, że myślałem, że ludzie są fajni. Wielkimi robotami i kwiatkowymi wojowniczkami. Ta anime. Ale ty? Jesteś po prostu dupkiem. Albo, nie, dupkiem albo tchórzem. Kryjesz się za tym dzieciakiem, więc mogłeś uciec ode mnie znowu. Szuszyk. Co? Sztyk. Nie zapomnijmy o twoim... Coś tam... Dwoje butów. O! Robię takie... Taką różnicę, całując nieznajomych różnych. Wiesz, co mogłoby być bardziej warte dla wszystkich? Jeżeli byłbyś zmarły, jeżeli byś umarł. Tak jest, człowieku. Twoja kontynuacja egzystencji jest... Jak to się mówiło? Jakimś prawie czy coś. Przestępstwem. Twoje życie jest jedną rzeczą, która stoi między nami i naszą wolnością. Teraz. Czuję bicie serc wszystkich razem. Wszyscy czekali całe ich życie na ten moment. Ale nie jesteśmy zdenerwowani. Kiedy wszyscy połączą swoje serca, nie mogą przegrać. A teraz, człowieku, zakończmy to. Teraz. Już. Pokażę ci, jak zdeterminowane potwory mogą być. Pójdź dalej. Gdzie, jeżeli będziesz gotowy. Ha, 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 ha. Albo fu, hu, hu, hu. Wiatr wieje. Jesteś wypełniony determinacją. To ja sobie idę. A więc... Zacznijmy. Nie ma więcej uciekania. Nadchodzę. Angard. Dajna atakuje. Tak długo jak jesteś zielony, nie możesz uciec. O ile nie nauczysz się stawiać twarzą twarz z niebezpieczeństwem. Nie przetrwasz sekundy przeciw mnie, więc musimy się bronić przed tym. Związek sushi. Challenge.
Powiedziałeś, Andań, że jej ataki są zbyt łatwe. Strzały stają się szybsze. Co? Nieźle. A więc co powiesz na to? Easy. Andań skacze niecierpliwie. Please. Powiedziałeś, Andań, że nie może, że nie chciałeś walczyć, ale nic się nie stało. Przez lata śniliśmy o dobrym zakończeniu. Undyne, no wiecie, przekracza swoim palcem swój, jak się nie gadał, tylko szyja. Plet. Dobra, to jest to samo dosłownie. I teraz światło słoneczne jest tuż. Okej. Rozwala duży kamień. Po prostu dlatego, że może. Szaleć tam. Nie pozwolę ci zabrać tego... Holy! Dobra, to nie był dobry pomysł. Powiedziałeś, Undyne, że tylko chciałeś być przyjaciółmi. Przypomniała sobie kogoś. Jej ataki stały się trochę mniej super. Ach, koniec rozgrzewania się. Okej. Muszę uciekać po prostu. Na tym polega ta walka. Temat. Nie! Nie uciekniesz ode mnie tym razem. Świetnie. Dobra. Szczerze, wyświadczam ci przysługę. To samo. Żaden człowiek nie przeszedł przez Asgora. Dobra. Zabijanie cię jest aktem... Mercy. Nie żałoby, tylko... No, kurde. To jest poświęcenia. Łaski. Coś tam Andain robiła. A więc przestań być tak cholernie... niewinny? Coś to... Resident, nie wiem co to znaczy. Pogrążam się tylko. Uciekłeś ode mnie po raz ostatni. Ojeny. Ojeny. Afid powiedziała mi, że ludzie są zdeterminowani. Aha. Andain myśli o swoich przyjaciołach i uderza w ziemię z jej... części. Dobra, dokładnie samo. Widzę dokładnie, co teraz myślała o tym. Albo co miała na myśli, mówiąc to. Dobra, dokładnie samo, plec. Ale jestem zdeterminowana także. Ała. Undyne trzyma swoją pięść naprzeciw niej. I... Nie czochra, tylko trzęsie swoją głową. Dobra, dokładnie samo. Zdeterminowana, by skończyć to tu i teraz.
Ło. Ło, ło. Dobra. Okej. Teraz. Ojej. Teraz. Ło. Pachnie jak sushi. Dobra. Ha, ha. Ha, to... nie wiem, co to znaczy. Ale w pewnym razie... Czyli tu nawet te strzałki odwrócone... bez niczego przechodzą. To fajnie nawet. Płet. Dobra, fajnie. Nia! Albo coś w tym stylu. Umieraj! Mały... nie wiem kto. Holy... HOLY! Uciekamy. Hej! Co jest? Co tam? Ja tylko myślałem, ty, ja i Undyne powinniśmy spotkać się kiedyś. Sądzę, że byliście wspomnieni kumplami. Spotkajmy się później w jej domu. Klik. Papyrus! Przestań uciekać. Papyrus! Tuvglo. What the fuck jest Tuvglo? Astrofood. Dobra. Dobra, znowu. Wow! Wow! Wow, 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 lekarza! Sorry. Welcome. Hello, Sans. Sans! Sans, nie! Wracaj tu, ty mały... nie wiem kto. Let's do it. Okej. Pamiętajcie, ona jest rybą. Zbroja taka ciepła. Ale nie mogę się poddać. I... bum. Ten tyłek. Dobra. To pojemnik z wodą. Wziąć... kubeczek z wodą? Tak. Wziąłem kubeczek z wodą. Dać Undyne wodę? Tak. Lel. Co, znowu chcesz mnie zabić? No elo. Odeszła. Po prostu. Ale dobra, pojedziemy z... nie ma sensu. Aha, on był taką przeszkadzajką po prostu. Ej, nie fajnie. What up? Ej, ciebie tu nie było. Okej, okay, okej, okej, okej. Byłem spragniony. Więc wszedłem z wodospadu, by wziąć napój. Aha. Ej, ciekawi mnie w sumie, czy mogę wziąć to. Ej, w sumie dajmy mu. Czy po prostu nosisz to, by wyglądać sophisticated? Nic to jest. Ponieważ to nie działa. Okej, chciałem być tylko miły i śmiać. Woda wyparowała z ciepła. Szklanka również wyparowała. Dobra. Widząc takie dziwne laboratorium w miejscu jak to, napełnia się determinacją. I tym miłym zakończeniem, jako już jesteśmy napełnieni już taką porcją determinacji, że normalnie aż nie wiem, te spodenki niebieskie naszego człowieka rozrywają się,
A więc dzięki wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało i oczywiście jutro was zapraszam na Bohemian Killing, a za tydzień na kolejny odcinek Undertale. Na razie i cześć! Pa, pa.